Zaczynamy program Wolne Głosy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich i Państwa gości. Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A także Jarosław Rzepa, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, tak? Tak jest, pani redaktor. Oczywiście witam panią bardzo serdecznie. Wszystko się zgadza, bardzo się cieszę. Panowie, zapytam na wstępie, czy panowie już jedną nogą w długim weekendzie, czy jednak cały czas praca dla Polski? Pan Adam Gawęda. Oj, pracy jeszcze jest bardzo dużo, już dość sporo przedsięwzięć jest zrealizowanych i wydarzeń bardzo ważnych w naszym regionie. Różne jubileusze, między innymi jednej z kopalni, mówię o kopalni Knurów w niedzielę, także czeka nas dość pracowity i intensywny weekend. Jarosław Rzepa, szykuje już grilla czy nie? Nie. Ja jeszcze dzisiaj wróciłem z Krajowego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa, jeszcze w Warszawie, wieczorem do domu. Ale mam nadzieję, że dwa dni co najmniej uda mi się mieć wolne. No pięknie. Myślałam, że pan powie, że my już tutaj jako koledzy grillujemy innych kolegów z opozycji, bo jeszcze z tą opozycją bywa różnie, albo niestety grillujemy kolegów z koalicji. No dobrze, panowie, to może dzisiaj zacznijmy od sprawy kopalni w Turowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję o tym, że kopalnia w Turowie miałaby przestać działać, wstrzymać swoje prace. Na miejsce pojechał premier Mateusz Morawiecki, a także wicepremier Jacek Sasin. Bardzo proszę, posłuchajmy fragmentu wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. To nie jest tylko wyrok na kopalnię. To jest wyrok na 60 tysięcy ludzi, którzy pracują w kopalni i wokół kopalni, kooperantów, miejsca pracy, rodziny tych ludzi. To jest także wyrok na bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne dla milionów polskich rodzin. Przed chwilą pan prezes Dąbrowski, który tutaj jest dzisiaj z nami, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, powiedział, że miliony polskich rodzin straciłyby prąd, gdybyśmy zamknęli tę kopalnię i tę elektrownię. Zastosujemy wszystkie mechanizmy prawne, odwoławcze. Poruszymy niebo i ziemię. I albo osiągniemy nasz cel, uzyskanie wszystkich zgód, albo i tak Turów, jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, będzie dalej funkcjonował. Jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, że obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz patriotyczny, będzie dalej prowadził nawę gospodarczą i politykę polską. Panowie, sytuacja wygląda tak, jak to dzisiaj już niektórzy politycy z koalicji mówią, że na wniosek niemieckich ludzi, którzy za tym optowali, kopalnia w Turowie, w niemieckich ekologów między innymi, kopalnia w Turowie ma być zamknięta. Ja zapytam na początek pana Adama Gawędę. Jest pewność, że ona rzeczywiście nie przestanie pracować? Tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, bo mogliśmy dzisiaj zobaczyć za premierem tłumy ludzi, którzy martwią się po prostu o swoje miejsca pracy i o to, czym, za co wykarmią swoje rodziny. Tak, po pierwsze trudno dziwić się tym ludziom, bo przecież mają na utrzymaniu swoje rodziny ci pracownicy. Trudno się dziwić również pod względem zabezpieczenia dostaw dla ich domów energii i ciepła, bo przecież Bogatynia również jest zabezpieczana ciepłem systemowym z tej elektrowni. Ale tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż sprawa Turowa wraca po 2 latach znowu jak bumerang. Dlaczego? Komu przeszkadza ta kopalnia? Przecież podobne Greenpeace'owi, panie pośle, na pewno. Ale właśnie, pani redaktor, czy Greenpeace'owi, czy Greenpeace i wszystkie te stowarzyszenia pseudoekologiczne, ja je tak nazywam, czy fundacje niemiecko-czeskie działają tak sobie tylko dlatego, żeby chronić środowisko? W moim przekonaniu absolutnie nie. Wykonują po prostu pewne zadania, za które dostają godziwe wynagrodzenie, zadania, by zlikwidować kopalnię, która jest zagrożeniem albo też konkurencją dla niemieckich i czeskich kopalń wydobywających węgiel brunatny w tym regionie, tylko po drugiej stronie czy po trzeciej stronie za naszą granicą. Bo i w Czechach, i w Niemczech kilka dużo większych kopalń o dużo większym potencjale funkcjonuje. Kopalnia Turów jest dobrze zorganizowana, zapewnia dostawę surowca do elektrowni systemowych.
i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i dostawy energii na poziomie około 7, nawet 8% w skali całego kraju. A w związku z tym my dzisiaj nie możemy mówić o likwidacji tak ważnego ogniwa energetycznego, które stanowi o bezpieczeństwie dostaw energii. A przecież przypomnijmy sobie, że wtedy, kiedy, mówiąc kolokwialnie, nie wiało i nie świeciło, również Niemcy od nas, i to się działo w ubiegłym roku i dwa lata wcześniej, Niemcy od nas kupowali niedobory energii do systemu, by zapewnić dostawy do swoich odbiorców. I postawmy to przecinek. Tak. I postawmy to przecinek, dlatego że tu wiele wątków pan poseł poruszył, a my na pewno do nich przejdziemy. Jarosław Rzepa, to jest zła decyzja sądu? Czyli ja przede wszystkim całkowicie ją inaczej odbieram, bo ponieważ sąd, wojewódzki sąd administracyjny zawiesił decyzję środowiskową, na podstawie której minister środowiska przedłużył koncesję dla Turowa. I jaką mamy sytuację w związku z tym? Po pierwsze, obowiązuje stara decyzja środowiskowa, która daje możliwość wydobywania węgla do 2026 roku. Daje też możliwość odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I rozumiem, że to jest ten czas, kiedy możemy zgromadzić odpowiednie dokumenty, aby przekonać, że ta przygotowana decyzja środowiskowa, dokumenty do decyzji środowiskowej były przygotowane w sposób prawidłowy i decyzja Ministerstwa Środowiska była również właściwa. Ja trzymam kciuki za to, aby te dokumenty przygotować we właściwy sposób, bo przypomnę, że sądy administracyjne głównie zajmują się procedurami. Czy wszystkie sprawy po drodze zostały przygotowane we właściwy sposób? I one tylko na tej podstawie głównie zajmują się jak gdyby rozstrzyganiem. Okej, ale panowie, żebyśmy zrobili tutaj przecinek. Arkadiusz Mularczyk powiedział dzisiaj, że decyzja została wydana na podstawie stanowiska i twierdzeń tylko jednej ze stron. Nie możemy mówić o jakiejkolwiek merytorycznej ocenie i weryfikacji sprawy. Sąd w swoim uzasadnieniu nie odniósł się do stanowiska przedstawicieli Turowa, które złożyli oni po pojawieniu się wniosków o wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej. W tym dokumencie przedstawione są właśnie szczegółowe uwarunkowania, jeśli chodzi o kopalnię w Turowie. W tym uzasadnieniu sąd powołuje się jedynie na argumenty chociażby właśnie niemieckiego oddziału Greenpeace. To może w ten sposób zapytam, czy Greenpeace dzisiaj, no dobrze, może w ten sposób, czy Greenpeace nieco nas dzisiaj nie terroryzuje, bo oczywiście chyba nam wszystkim zależy na klimacie i na środowisku, natomiast pewne środowiska pro-eko, tak jak się nazywają, chcą bardzo dużo, nie wiem czy nie za wiele, Adam Gawęda. Dokładnie. W zasadzie fundamentalne kwestie pani redaktor poruszyła, bo po pierwsze sąd nie rozpatrzył wnikliwie wszystkich tych argumentów, które przedstawiała strona polska, czyli Polska Grupa Energetyczna. Druga rzecz, sąd wyjaśnił, że istnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku. No to ja się pytam, czy takie same warunki nie zaistniały po stronie czeskiej i niemieckiej, gdzie funkcjonuje kilka znacznie większych tego typu zakładów. Przecież dla każdego, myślę, że każdy z tych sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie doskonale zdaje sobie sprawę, że eksploatacja odkrywkowa ma wpływ na środowisko. I to jest oczywiste. Ale z drugiej strony mamy warunek zabezpieczenia dostaw energii i wszystkich tych elementów, które stanowią o naszym szeroko rozumianym bezpieczeństwie. A w związku z tym pytanie jest jedno. W jaki sposób sąd mógł rozpocząć tą procedurę i zawiesić wykonanie decyzji RDOŚ-u, kiedy nie rozpatrzył i nie przeanalizował polskich warunków? Czyli mówiąc krótko, zachodzi poważna wątpliwość, czyje interesy Wojewódzki Sąd Administracyjny dzisiaj reprezentuje. Ja mam pełne przekonanie, że na pewno Jarosław nie polskie interesy. Jarosław Rzepa. Panie pośle, myślę, że za daleko idący wniosek odnośnie decyzji sądu, bo w sądzie zawsze połowa będzie niezadowolona, połowa będzie zadowolona.
Natomiast ja bym spojrzał jednak na to przez pryzmat tego, w jaki sposób została przygotowana te dokumenty do decyzji środowiskowej. Być może tam funkcjonują błędy, które teraz można w drugiej instancji naprawić. Natomiast co do organizacji ekologicznych, ja też mam wielokrotnie uwagi co do tego, o co im tak naprawdę w wielu przypadkach chodzi. Bo jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o środowisko, o klimat, o glebę, o to wszystko, dobrze, że są takie organizacje, które bardzo mocno pracują. Tak, o ile to nie terroryzuje społeczeństwa. Tak, pan się zgodzi, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. Niestety czasami bywa tak, że one są w rękach pewnych środowisk, którym zależy przy okazji środowiska na czymś innym. I tutaj właśnie na pewnego rodzaju też lobbingu w kierunku własnych interesów. Co do tego wątpliwości. Jeżeli naprawdę te intencje są czyste, a wierzę, że wiele organizacji jest tych lokalnych, walczy o rzeki, o powietrze czy o inne elementy środowiska i nie wolno ich wrzucać do jednego worka. Ja jestem przekonany, że w tym drugiej instancji zostanie wszystko naprawione. Ta decyzja środowiskowa będzie obowiązywała, koncesja będzie przedłużona, turów będzie mógł funkcjonować. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest nadwyrozmówione, bo mamy polski sąd, w Polsce ta sprawa się dotyczy i myślę, że zostanie. No tak, ale później ktoś powie, że my nie reagujemy, prawda? A trzeba reagować. I właśnie zareagował Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność. Powiedział: ręce precz od Turowa. Spodziewać się możemy po prostu, że tam społeczeństwo pracujące w tej kopalni no nie opuści tego miejsca tak łatwo. Adam Gawęda. Tak, dokładnie. Ja bym jeszcze jedną rzecz też tutaj podkreślił, bo ja cieszę się z optymizmu pana posła. Zresztą dość merytorycznie do pewnych kwestii zawsze podchodził. Natomiast nie podzielałbym tego optymizmu, patrząc na to, co w ostatnich latach prezentowały międzynarodowe organizacje, ujawniając w raportach bardzo duże wpływy dość dziwnych środków finansowych, które płyną do fundacji, które mają wpływ generalnie na decyzje polityczne Unii Europejskiej i najważniejszych instytucji, a przecież o tych sprawach ostatnio dość głośno. A w związku z tym ja mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście te organizacje ekologiczne realizują ekologiczne swoje działania, czy też są skierowane wprost przeciwko polskim interesom, polskiej racji stanu i polskiemu porządkowi prawnemu. I panowie, ogólnie też rzecz biorąc, dzisiaj mamy w ogóle wielką dyskusję chyba też w Unii Europejskiej. Taki dylemat ekologia, klimat, a też nasze życie, życie obywateli i portfel obywateli. Dlatego, że między innymi teraz rozmawiamy o tych samochodach elektrykach, które się, jak się palą, to się palą już naprawdę z hukiem, które będą bardzo drogie, nie wszystkich będzie na to stać, a europarlamentarzyści w ramach walki o klimat, o środowisko, każą kupować nam nowe auta, tylko że nas chyba na te auta nowe elektryki nie stać po prostu, ale nie spodziewam się, żeby ci politycy europejscy dawali nam środki na tego typu zakupy. Jarosław Rzepa. I czy właśnie te środowiska, bo wyszliśmy, że te środowiska ekologiczne... pewną refleksję, która dotyczy naszego parlamentu. Ja mam wrażenie, że większość naszego parlamentu to też jest taka wielka organizacja ekologiczna. Jeżeli my pokazywaliśmy w rolnictwie, że na przykład żurawie, że kormorany, że łabędzie, bardzo mocno zwiększona populacja tych gatunków, bardzo mocno ingeruje w rolnictwo i mówimy, że trzeba coś zrobić. Oczywiście takim drastyczniejszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie populacji, ale mówimy to w takim razie, niech państwo płaci za to. Proszę mi wierzyć, że jak my dajemy takie propozycje, to jest totalny opór. W ogóle nikt nie chce rozmawiać, bo wszyscy się tego strasznie boją. Czyli coś w tej ekologii jest takiego, jest nie tak. Że ktoś po prostu, że nikt nie potrafi myśleć czasami racjonalnie. Jeżeli czegoś jest za dużo, to na pewno będzie miało to wpływ na to. Dlaczego europosłowie z PSL-u tego głośno nie mówią w europarlamencie, panie pośle? Czy ja mówią? Myślę, bo ja nie słyszałam. Ja myślę, jakaś głośna wypowiedź mówią, nie rzuciła mi się w oczy. Tak, tylko że mówię, to jest moja refleksja po dyskusji na temat właśnie tych gatunków, o których mówiłem w naszym parlamencie.
i ona się niestety nie jest w stanie przebić. Tak samo jeżeli chodzi o szkody łowieckie, odstrzały, redukcje. To są bardzo wrażliwe tematy, które większość by chciała bardzo chronić, ale nie wie, że przecież żyjemy w środowisku, który trzeba równoważyć. Panowie, to przejdźmy do kolejnego ważnego tematu, niebezpiecznego tematu. I dla kogo niebezpiecznego tematu? To będzie pytanie do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego sądownictwa również wydał wyrok. Wypowiedział się jasno, że ta reforma sądownictwa to jedna wielka klapa, to tak już potocznie mówiąc. Natomiast ten wyrok TSUE może mieć przełożenie po pierwsze na wyniki wyborów, po drugie na kondycję rządów Zjednoczonej Prawicy, a po trzecie na te środki, na które czekamy i kiedy się doczekamy. Adam Gawęda. No tak, kolejny raz Unia Europejska i Komisja Europejska próbuje łamać przyjęte zasady traktatowe, bo przecież przypomnijmy, że w traktacie jest jasno zapisane, że porządek prawny należy do prawodawstwa krajowego i to na poziomie krajowym realizujemy wszystkie te elementy, które stanowią o naszym porządku prawnym, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowaniu sądownictwa, prokuratury i tak dalej, i tak dalej. Poza tym te kwestie najbardziej kluczowe, które budziły tak dużo emocji, zostały w ubiegłym roku w przyjętej ustawie uregulowane, tak? Więc ta Izba Dyscyplinarna, która budziła tak wiele emocji ze strony niektórych przedstawicieli opozycji i również Parlamentu Europejskiego. Przecież nie jest tajemnicą, że nasi europosłowie z opozycji, z Koalicji Obywatelskiej bardzo często poddawali te kwestie, no, wychodząc na zewnątrz, no, atakując Polskę na arenie międzynarodowej, tak jakby nie było tutaj miejsca na dyskusję, na debaty na temat najlepszych rozwiązań. I w związku z tym to jest ryzyko, to jest kwestia, która wskazuje na kolejny atak na Polskę. To jest kwestia, która jest bardzo szkodliwa i która tak naprawdę psuje taką autentyczną solidarność europejską. Bo przecież solidarność europejska powinna polegać na tym, że jeśli Polska jako kraj frontowy, pomagając Ukrainie w sytuacji wojny, realizuje wiele przedsięwzięć, to powinna z tego tytułu również dostać pewną gratyfikację, tak jak się to działo w przypadku innych państw, które pomagały wcześniej. No tak, ale panie pośle, może tak zapytam. Sytuacja jest jasna. Mamy kampanię wyborczą. Myśmy wykonali zalecenia Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że jeśli wprowadzimy ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną, będziemy pozyskiwać środki bez żadnych ograniczeń i bez jakby uszczerbku czy też kar nałożonych na Polskę, a tak się nie stało. Czyli tak naprawdę żadna deklaracja ze strony tych przedstawicieli nie jest prawdziwa. Dobrze, to w ten sposób Polski zapytam. Stało panie się domeną pośle. Niektórych polskich parlamentarzystów pan opozycji. Pan Jarosław Rzepa, panie pośle, mamy kampanię wyborczą. Czy wyrok TSUE będzie wykorzystywany przez PSL chociażby w kampanii wyborczej? Bo wyrok TSUE mówi między innymi, to bardzo takie głośne hasło, które się pewnie będzie dobrze wykorzystywało, ale czy będzie, to pana zapytam. Polska złamała prawo, Polska niedemokratyczna, Polska łamie prawo i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, przede wszystkim to Polacy zdecydują, kto wygra wybory. No oczywiście tak, ale wy teraz będziecie hasłami rzucać wielkimi. Będą pod wpływem wielu emocji. Zapewne Państwa elektorat nie zmieni zdania, choć pewnie będziemy starali się, że jednak... Ja przypomnę, panie pośle, taką może anegdotę, a może bardziej taki kierunek myślenia. Wpuściliście do tego kurnika lisa, a tym lisem jest Zbigniew Ziobro. Narozrabiał strasznie w tym kurniku, mówię o wymiarze sprawiedliwości. Przekona was do wielu ruchów, za które pewnie dzisiaj mocno żałujecie. Spowodował to tak naprawdę, że dzisiaj my mamy problem. Problem począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, którym nie jesteśmy w stanie nic właściwie zrobić. Ten Trybunał zbiera się, robi pod wasze dyktando. To, co się wydarzyło ostatnio w parlamencie, to jest haniebna ustawa, haniebna ustawa, to co wyszło z polskiego parlamentu. Zachowanie pana prezydenta zaraz po podpisaniu, później nowelizacji, zapowiedź nowelizacji, to co się stało z ułaskawieniem pana
ministra Kamińskiego. To pokazuje, że naprawdę, szanowni państwo, wymiar sprawiedliwości w Polsce potrzebuje spokoju, potrzebuje naprawdę tego trójpodziału władzy, o którym wszyscy mówią. Okej, a czy pan poseł tak, dodałby do tego, że niedobre była też obecność pana sędziego Laskowskiego na marszu 4 czerwca, który nie powinien chyba w takich marszach politycznych organizowanych przez polityka opozycji brać udziału, bo pokazuje tym samym swoje poglądy, a mówimy cały czas o bezstronności, niezawisłości sędziów. Jarosław Rzepa. No chyba oczekujemy tego w momencie, kiedy orzeka jest w pracy, tak? Po pracy każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Pan minister Romanowski powiedział, że publicznie też nie powinni sędziowie jakby w ten sposób uczestniczyć w takich zgromadzeniach. Nie odbierajmy nikomu możliwości dysponowania. Etyka sędziowska, etyka sędziowska, panowie. Nie wolno. Myślę, że tutaj... Pan Adam Gawęda. Dobrze, bo to tak. Proszę pana posła Adama Gawędy, by się odniósł właśnie do słów pana Jarosława Rzepy, dlatego że tam i o komisji weryfikacyjnej, i o podpisie pana prezydenta, i o wszystkim było. Ja przede wszystkim powiem tak, że pewna granica jest przekraczana przez niektórych sędziów, bo to, że każdy z sędziów ma prawo do własnych poglądów i opinii, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, nie powinien tego na zewnątrz ujawniać, nie powinien tego pokazywać, bo powinien zachować bezstronność w każdym przypadku. I tego typu manifestacja, która odbyła się w Warszawie, jako czysty akt polityczny przez sędziego jest wskazaniem, że to akceptuje. W związku z tym to jest przekroczenie pewnych granic i to jest złamanie etyki sędziowskiej. To jest po pierwsze. Po drugie, co do podpisu złożonego przez pana prezydenta. Otóż pan prezydent zawsze podkreślał, że powstanie takiej komisji jest bardzo ważne, dlatego że Polacy mają prawo poznać decyzje podejmowane w ważnych, najważniejszych sprawach dla Polski, w tym dla bezpieczeństwa energetycznego, w decyzjach przy nawiązywaniu kontraktów na dostawy gazu, blokowaniu niektórych ważnych inwestycji, szczególnie Baltic Pipe, przekładanie różnych kwestii związanych z realizacją najistotniejszych kwestii, choćby tutaj przypomnę budowa gazoportu, która też się przeciągała i była przewlekana, ale ostatecznie została podjęta i bardzo dobrze. Więc Polacy mają prawo do wiedzy na ten temat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pan prezydent w trybie następczym skierował pewne zapisy tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem o zgodność. A w związku z tym wypełnił również no dobrze, ale panie pośle, to się zatrzymajmy w takim razie, dlatego że te kontrargumenty, jeśli chodzi o komisję badającą wpływy rosyjskie w Polsce, jest ich sporo. W trakcie debaty w Parlamencie Europejskim, ale w trakcie tej debaty, która toczy się też tutaj na naszym polskim podwórku, padają takie argumenty, że mieliście państwo 8 lat na zorganizowanie takiej komisji, na stworzenie. To się nie wydarzyło i że teraz, no właśnie przed wyborami, ona będzie szczególnie opiniotwórcza, a Donald Tusk, to drugie pytanie, chce być ofiarą tej komisji, będzie mu się to opłacać czy nie? Bo niektórzy PR-owcy mówią, że można wręcz to wykorzystać na jego miejscu. Adam Gawęda. Ja nie będę się wypowiadał na temat tego, jaki będzie stosunek Donalda Tuska, który wrócił do polityki krajowej. Przypomnę, że kiedy był premierem, zapowiadał, że się nigdzie nie wybiera, po czym po kilku miesiącach został szefem rady. A wracając czyli pan nie ufa kwestii, panu Tuskowi? Nie rozumiem. Ufam panu Tuskowi, ale przede wszystkim ufam w to, że komisja powołana z ekspertów zbada rzeczywiście wpływy rosyjskie na polską politykę, na polską rację stanu. Czyli odwołuje się pan już do nowelizacji ustawy pana prezydenta, a to jest ta nowelizacja, to, że będą tam eksperci powinni być. To jest dobry pomysł właśnie, a nie politycy? Ale ja nie powiedziałem, że nie może tam być parlamentarzystów. W polskim parlamencie jest wielu ekspertów w tych dziedzinach. Jeśli przyjmiemy rozwiązania pana prezydenta, to będą to eksperci spoza parlamentu, czyli spoza Sejmu i Senatu. I to jest dobry pomysł? Co do tego, czy to jest dobry pomysł, ja dzisiaj nie będę tego oceniał. Mnie najbardziej zależy, by ta komisja sprawnie wyjaśniła wszystkie te okoliczności, bo Polacy po prostu na to zasługują.
Jarosław Rzepa, panie pośle, no, Waldemar Pawlak powiedział tak, niech mnie tylko ruszą, czyli coś może tam być na sumieniu, ta umowa gazowa, no jednak byłaby naszym przekleństwem do 1937 roku. Pani redaktor, ale wie pani, że dzięki tej umowie my mieliśmy rewers i dzięki temu dzięki Bogu Komisja Europejska wtedy czuwała. Ale i tak dzisiaj płacimy te rachunki za gaz niesamowicie wysokie. Ściągać gaz. Natomiast, szanowni państwo, tak jak pani powiedziała słusznie, miało Prawo i Sprawiedliwość 8 lat na rozstrzygnięcie tego. Dzisiaj mamy wrażenie i chyba nie jesteśmy odosobieni, że jest to działanie polityczne. Powiedzmy sobie, czatowanie tutaj na głównych polityków, których się chce wyeliminować tuż przed wyborami. Szanowni ale państwo, to nie wyeliminuje tych polityków przed wyborami. Będą mogli kandydować, panie pośle, bo to są fakty i mity wokół tej dyskusji. Redaktor, dobrze, tylko to mi przypomina to, co się wydarzyło w 1930 roku w stosunku do Witosa. Dokładnie taka sama sytuacja. Piłsudski chciał się pozbyć opozycji, jej się pozbył przez sąd. Adam Gawęda, niech się pan odniesie, bo musimy wytłumaczyć fakty i mity. Może podzielmy to. Panie pośle, nie mogę się z tym zgodzić, bo po pierwsze istnieje droga sądowa odwoławcza, po drugie nikogo się nie eliminuje tą ustawą, a po trzecie, no fakt, proszę zwrócić tylko uwagę, bo pan mówi o 8 latach, tak naprawdę to chodzi o 7 lat, to po pierwsze, po drugie, ile żeśmy zrealizowali reform, ile wprowadzili dobrych rozwiązań. Ostatnie 2 lata, wcześniejsze 2 lata to okres pandemii i walka o utrzymanie miejsc pracy. I rzeczywiście pan poseł ma rację. No, można by było dzisiaj gdybać, że tego typu komisja mogła powstać wcześniej. Ale w okresie pandemii, kiedy ratowaliśmy firmy i ratowaliśmy miejsca pracy, w okresie wojny i agresji rosyjskiej na Ukrainie, kiedy rozwiązania systemowo wprowadzaliśmy do porządku naszego prawnego, podnosząc bezpieczeństwo naszego kraju i realizując ogromną pomoc dla Ukraińców i dla Ukrainy, realizując wiele zadań. Jedno zdanie. Oczywiście, może pan poseł powiedzieć... Jarosław Rzepa, jedno zdanie i jeszcze jeden ważny temat. Słucham. Natomiast niezależnie od tego powiem jeszcze jedno. Naprawdę Polacy zasługują na to, żeby poznać pełną prawdę i to, że wy poprzez rewers uważaliście, że my będziemy mieli bezpieczny gaz, ale ten rewers nas kosztował dużo drożej niż naszych zachodnich sąsiadów, to po pierwsze. A uwięzienie nas w kontraktach do roku 2040 któregoś, no to jest naprawdę już skrajna nieodpowiedzialność. To widać, i panowie, Jarosław Rzepa? Widać wypowiedzi pana posła, do czego będziecie zmierzać, ale ja chciałem powiedzieć jedno. W okresie wyborczym dotykania każdej drażliwej sytuacji rodzi ze sobą podejrzenie, że będzie wykorzystywane dla celów wyborczych toczącej się kampanii. Niestety takie jest życie i nie powinniście. No nie zaskoczył pan, bo to wszyscy robią z dwóch stron. Panowie, dobrze, to teraz tak. Tak narzeka się na te sądy, a tutaj proszę bardzo, Sąd Najwyższy wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wydaje wyrok uchylający umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i też pana Macieja Wąsika i innych byłych szefów CBA ułaskawionych przez prezydenta po nieprawomocnym skazaniu. I teraz poproszę o komentarz. Jarosław Rzepa. No przede wszystkim Sąd Najwyższy stwierdził to, czego prezydent zrobić nie powinien. Bo prezydent miał takie prawo, bo to jest jego prawo ułaskawienia, ale w momencie, kiedy mamy prawomocny wyrok. Prawomocnego wyroku nie było, więc prezydent ułaskawić wtedy nie mógł. I sąd to dzisiaj stwierdził. A to nie jest taki timing dlatego, że właśnie mamy kampanię wyborczą? Pani redaktor, trwało to kilka lat, bo chyba bodaj no 6, i teraz tak? Przed wyborami też akurat taka sytuacja. Trybunalne Konstytucyjne też czekamy na lata pewne sprawy. Natomiast ja uważam, że Sąd Najwyższy jak gdyby przywrócił właściwe spojrzenie na tą sprawę i dzisiaj Sąd Okręgowy zajmie się ponownie tą sprawą, tą aferą gruntową, tym nielegalnym działaniem CBA, na którego czele stał wtedy pan Kamiński i pan Wąsik. Ale jeżeli zapadnie wyrok prawomocny... No i mamy kampanię, to w ogóle nie ma związku, prawda? Panie pośle. Ja nie widzę związku. No nie. Komisja badająca wpływy rosyjskie, tu jest związek z kampanią. Pani redaktor, ale wy państwo mówicie, wszystko co przeciwko władzy, to oczywiście jest pod opozycję.
Sąd nie jest niezawisły. Sąd działa, jak nie działa... Ale jakie mówicie? Ja się pytam, rządzącej, bo tak, komisja to teraz to opozycji. Ma związek z kampanią, ale pani redaktor, ja ponowne rozpatrzenie sprawy nie ma. Pani redaktor, wybiórcz. Ale proszę mi tylko odpowiedzieć na to jedno pytanie. Czy pani zdaniem, prezydent... Ja się pytam o panów zdanie. Dobrze, ostatnie 30 sekund. Jarosław Rzepa do tego tematu, czy już nic? Panie redaktor, ja uważam, że Sąd Najwyższy postąpił prawidłowo i sprawa wraca do Sądu Okręgowego, a pan minister powinien zostać odsunięty natychmiast. Adam Gawęda. No, przede wszystkim argument pierwszy. Otóż jak pan poseł se przypomina, to pan prezydent Kwaśniewski też w nieprawomocnym trybie przy wyroku pierwszej instancji ułaskawił byłego ministra Kalisza. To po pierwsze. No można spojrzeć i popatrzeć, i to są fakty. Więc mógł to zrobić, czy nie. Druga rzecz. Jeśli Trybunał Konstytucyjny, który jest właściwą instytucją do rozstrzygania sporów konstytucyjnych, orzekł jednoznacznie, że prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest ułaskawienie na swój wniosek i to zrobił pan prezydent, to Sąd Najwyższy nie może kwestionować instytucji, która do tego jest przewidziana. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której rozpoczyna się kampania wyborcza de facto jeszcze nieformalnie, ale przecież widzimy działania polityczne naszych opozycjonistów, że poprzez marsz na przykład ostatni w Warszawie, że ta kampania już praktycznie się rozpędza, no to każde tego typu działania, o którym pan poseł powiedział, jest działaniem politycznym. I trudno tutaj nie dostrzegać tego związku pomiędzy wyrokiem tych sędziów Sądu Najwyższego, a kwestią, z którą dzisiaj się zderzamy. No to jest zbieżne i to jest bardzo mocno widoczne dla każdego, który obserwuje scenę polityczną w Polsce. I dziękuję panom bardzo za dzisiejsze spotkanie. Życzę udanego, bezpiecznego, długiego weekendu panom i naszym widzom oczywiście. Dziękuję bardzo. Zdejmijmy nogę z pedału gazu dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że patrole będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Jarosław Rzepa, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Długo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. A państwa oczywiście zapraszam na program Wolne Głosy Zagranica, a poprowadzi je Michał Trześniewski. Jego gościem będzie Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodu.